Podobnie jak w innych miejscach naszego regionu, również w Borach Tucholskich i na ziemi krajeńskiej podsumowano tegoroczną pracę rolników. Dożynki to piękna staropolska tradycja, która stanowi część naszej kultury i podkreśla codzienny wysiłek i trudną pracę rolników. W gminie Śliwice, jak co roku, dożynkom towarzyszył przemarsz mieszkańców wszystkich sołectw, a także parada udekorowanych bryczek i pokaz wieńców przygotowanych na tę okazję. Tego dnia mieszkańcy i rolnicy uczestniczą w nabożeństwie dziękczynnym i przynoszą tegoroczne zbiory z pól, sadów i jezior. W Jabłonce, gdzie odbyły się borowiackie dożynki, nie zabrakło udekorowanych ulic i słomianych postaci. Panie organizują plecienie wszystkich girland, które tutaj zostały umieszczone i na scenie, i na witaczach. Panowie tworzą wszystkie stelaże do wieńców, a panie wtedy już uplatają wieńce. Tak samo kosze wiązanki, to jest taka sama zasada. Zbierają panowie, wiadomo, z zboża, wszystko jest zasuszane i wtedy zbierają się najczęściej wieczorami i tworzą swoje dzieła. Praca w polu często uzależniona jest od pogody. To ona decyduje o ilości i jakości zbiorów. Urodzaj był taki dosyć w miarę dobry. Co jeszcze bym tu powiedział? Może troszeczkę deszcz przeszkadzał w zbiorach. Ale ogólnie udało się dosyć dobrze to zebrać, nie? Przypomnijmy, że rolnictwo w Borach Tucholskich nie należy do najprostszych, ale znaczna część mieszkańców tego regionu już od pokoleń pracuje na roli. 76% to jest powierzchni gminy, to są lasy. Pozostała część to piąte, szóste klasy gleby i łąki, nieco lepsze. W naszej gminie właściwie przeważa produkcja mleczna, tak można to powiedzieć. Większość rolników chowie bydło mleczne, trochę opasowe, tak żeby związać koniec z końcem. W trakcie dożynek zawsze następuje symboliczne dzielenie się chlebem, a nieodłącznym elementem imprezy staje się zabawa, taniec i różne konkursy.